Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na Ciebie. Zobaczmy na wstępie, czym dysponuje nasz przeciwnik, a nasz przeciwnik, jak widzicie, zielony na froncie. Standardzik, nawet nie będę się tutaj specjalnie skupiał na tym, co tu się dzieje, gdyż ponieważ mają około 8-10 telurii, czyli niezbyt dużo, Zeliny, Kingstony, Matki Mróz, standard, obok najczęściej niebieski i czerwony. Tak jak tu widzicie wszędzie, na przykład z prawej strony jest niebieski i czerwony, ale też bywa niebieski i żółty. Czerwony i żółty, więc bywa różnie. Nie ma tu za bardzo co omawiać, przeciwnik średniej jakości, bym powiedział, że porównywalny do nas. No dobrze, trzeba pomóc sojuszowi, więc zabierzemy się za tego jegomościa i uderzymy w niego kolorem, no właśnie jakim? Chyba niebieskim, chociaż jest to najgorszy kolor, ale zaryzykujemy i pociśniemy niebieskim. Dlaczego? Dlatego, że mamy Azlara, który może nam zrobić dużą krzywdę. I właśnie dlatego. I jest tam Vela, więc zdecydowanie to będzie leczącym Rigard u mnie. I zdecydowanie tutaj damy 26 i zdecydowanie tutaj damy 6. Gotowe. Czy tak? Tak, miejmy nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż w turnieju, czyli że te klocki jednak dopiszą. Och, widzę, że ktoś mnie atakował, nawet fronta mi ściągnął, ale na Alfrikę pomógł, poległ. I co my tu mamy? No coś mamy. Mamy fiolet i mamy nawet niebieski jeden, ale nie w tym miejscu, w którym bym chciał ten niebieski jest. Bo bym go chciał mieć lekko gdzieś indziej, ale trudno. Jak to się mówi, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Przyuderzymy to w taki sposób, właśnie, i przyuderzymy to w taki sposób. Świetnie. To jest dobra informacja, dlatego że teraz zrobimy, ściągniemy z siebie efekty i się uleczymy, po to, żeby wejść czterema niebieskimi za chwilę. Jezu, ci moi niebiescy jakby w ogóle ich nie ruszali, ja nie wiem, co tu się dzieje. No dobra, teraz trochę lepiej. Oni nas welą, ale to my ich swoją welą. Także poczęstujemy. I teraz kogo byśmy chcieli? Na pewno uderzymy tę, bo ona za chwilę nas tutaj także poczęstuje. Ile oni mają? 684. No to ona plus Richard za chwilę powinni wystarczyć. Właśnie, 454. Dobrze, tym bardziej, że jest tam jeszcze niebieski klocek. Teraz użyjmy sobie Richarda. Dobra, i mamy wykończonego. Teraz tak, teraz bym chciał chyba użyć jednak tutaj. Albo nie, damy sobie tak i użyjemy niebieskiego w taki sposób. I tutaj, oni cały czas podbijają swoje ataki, niech sobie podbijają. Dosyć mocno atakują, ale my też. Dobrze. Nie wiem, czemu tak wolno się tu ładuje, ale trudno. Czy już się naładujemy? Jeszcze niestety nie. I ona nas jeszcze spowolni i się uleczy. I to jest też minusik. I to spory, ale to czekajcie, spróbujemy to zrobić w taki sposób. Ten jeden klocek może nam tu zrobić robotę, właśnie. I on zrobił tę robotę. I teraz tak, z powrotem Vela. Zobaczmy, co ona walnie. Dobra. Teraz użyjmy w takim razie tego i użyjmy na tą małpę tego. I ciśnijmy fioletowym. Dobra, dwóch się pozbyliśmy. Ale to jeszcze nie jest... Ach, i straciliśmy postać, którą mieliśmy nie stracić. Dlaczego się o nią martwię? Dlatego, że wiem, że w tej chwili odpali mi za chwilę Azlar i on mi tutaj zrobi po prostu pomór. On mnie po prostu sfajczy z jara. A my nie będziemy mieli żadnej możliwości, żeby się ustrzec przed tym faktem. To jest cholera. Jak go wtedy szybko nie wybije ich dwóch, zanim oni mnie spalą, no jest szansa. Znaczy, on, no pytanie, czy mi rozwali ich wszystkich? Tak. Ile on zabiera teraz? 90, czyli jeszcze dwóch mi powinno ustać i teraz zobaczymy, czy ja dam radę. No właśnie. Uuu, i to się udało. Jesteśmy na farcie, bo po tej rundzie przynajmniej dwójka by mi zginęła. Uuu, poszło? To są kurde jakieś jaja! To są nas... Widzieliście, co tu się wydarzyło? Ona zrobiła unik w takim momencie. W tej chwili to ja przegram to, dlatego że ona zrobiła unik.
czujecie fazę? Ja pierdzielę. To jest kosmos. To, co się wydarzyło, to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Zobaczcie. To jest po prostu chamsk. Nawet nie wiecie, jak jestem wkurzony w tej chwili. Nie macie świadomości. Dobra, przerwa w graniu, bo po prostu nerwy mnie poniosły. Nara. No dobra, tak się wkurzyłem tą poprzednią grą, gdzie ten jeden cholerny unik wypaczył cały wynik. No ale nie ma co tutaj za bardzo na ten temat dyskutować. Spróbujmy kogoś zaatakować zielonym składem. Kogo my tutaj możemy sobie wziąć? Zielony skład, czyli potrzebowalibyśmy niebieskiego. Tu jest jakiś w miarę mocny. Atak. Pójdźmy, ale jeszcze pójdźmy w zielonego. Tak. I tylko zobaczmy, kogo tutaj możemy dać. I tu chyba damy Sabinkę, bo będziemy ściągali... Aha, ma palenie, no ale trudno. Damy Sabinę. Najwyżej nas trochę podjara. Nie ma co tam cudować. Jeszcze zobaczymy. Tu damy sobie ósemeczkę. No i tyle. Gotowe, bez większego cudowania. Ruszamy do walki. Zobaczymy, czy to będzie dzisiaj dobry dzień. Czy tak jak reszta moich dzisiejszych ataków, na każdej płaszczyźnie będzie do dupy. Na razie jeszcze nie komentuję, bo nie mam zdania. Ale już widzę, że nie jest najgorzej. Może tak. Dobrze. I dobrze, i niedobrze, bym powiedział. I dobrze, i niedobrze. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy, się wstrzymamy. Do tego ataku tutaj. Teraz się uleczymy i z nich ściągniemy. Jak to pójdzie i ile zostanie? Ile jej zostało? 305. To jej nie wykończymy zwykłym uderzeniem, a nic innego tu w nią nie wejdzie. Więc musimy niestety zaatakować tak. Na razie zrobię to w taki sposób. Jest super, dobra. To lecimy teraz tak. O właśnie, otóż to, na to liczyłem. Ale przydałoby mi się trochę zieleni tutaj. Może tutaj wpadnie w środek. No nie wpadło. Kurczę, pieczone. Nie ma co wzmacniać na razie uderzenia, bo nie mamy czym uderzać. Więc to kompletnie bez sensu. Kurde, zielony też przestał lecieć. Ale i mnie. Oni nas walą. Dlatego my musimy teraz, czy chcemy, czy nie chcemy, odpalić tarlaka. I liczyć na to, że wpadnie nam tu jakiś zielony mimo wszystko. Ach, ona teraz na ile tur? Na 3 tury pozbawiła nas możliwości ataku specjalnego, chociaż nie sprawia nam to nic różnicy, gdyż my i tak nie mamy czym atakować. Przyglądnijmy się klockom. Dobra, tutaj niebieski. O, jest zielony. No, naładujemy zielony, ale i tak nie możemy nic zrobić. Oni nas na razie nie atakują, to my sobie pościągajmy klocki. Zróbmy sobie minionki, które nas troszkę ochronią. Och, i zielonym klockiem wykończyliśmy. Świetnie. To jest lepsza wiadomość. Na razie się nie leczymy. Niech on nas trochę popali w takim razie. Kto pije i pali, ten nie ma robali. Ale ściągniemy z nich te efekty mimo wszystko. I spróbujemy zaatakować w taki sposób, a mocniejszym strzałem w Kageburado. Dobra. Jest w porządku. Tamten jeszcze nam nie zagraża. Dobra, mamy po walce. Żaden unik się tutaj nie zrobił i nie wypaczył w wyniku. Jeszcze to we mnie siedzi. Było to jakiś czas temu, a po prostu wyjść ze mnie nie może, jestem wściekły. No dobra. Został nam na przykład czerwony. Moglibyśmy czerwonym kogoś pocisnąć. Kogo tego? 4560? Dajcie mi tego. On tu ma jakiś powielony kolor? Nie, nie ma. Typowa tęcza. Teluria na 18, czyli bardzo mocna. No ale co zrobimy? Trzeba spróbować pojechać mocno.
bo nikt się tutaj z nami cackać nie będzie. Nieprawdaż? Jakie mamy umiejętności przeciwnika? Teluria na mnie, ten na mnie, ta na mnie. Ale tu też nie jest tak źle, tu też można, myślę, Sabinkę użyć. Sabinka, Sabinka, Sabinka moja. Albo nie. Damy Rygarda. Bo i tak mamy przecież jeszcze Kunczena jednego do wykorzystania i drugiego. Walcz. Więc możliwe, że już nie będziemy potrzebowali Sabiny używać. Nie sprawdziłem sobie oddziałów, ale zakładam, że są dobrze. Co by nie było, jak będą klocki, to mi oddziały nie będą potrzebne w ogóle. A klocki jak zawsze, raz są, a raz ich nie ma. No ludzie kochani, no naprawdę. Takie żarty z mysia pysia. Przecież to nie przystoi. Jejku, jejku, jejku. No dobra, damy tu, ale to już mi nic nie zmieni. No właśnie. Ten mi tutaj jeszcze skurczybyk spowoduje, że mi się teraz nie załaduje Rygard, bo nie będą wolniej się ładowali. Jej. Nie lubię tak, jak ja tak nie lubię po prostu. I zobaczcie, ani fioleta, ani kotleta. Ta mnie tutaj teraz się załaduje i strzeli. Kur! IQ dzisiejszego komputera jest po prostu ponadprzeciętne. Wyciąga mi po prostu to, co go ja chcę za chwilę użyć, co ja ładuję, to on mi wyciąga. To jest jakaś abstrakcja. Dzisiaj mam nadzieję, że zrobię 100 punktów na tej wojnie. Tego już oczywiście nie wygram, bo tu nie ma w ogóle najmniejszej opcji, bo tu to od razu widać, że klocki po prostu nie idą, zobaczcie, a komputer, zobaczcie, co robi. Zadaje bardzo potężny cios, bardzo mocny. No dobra, chociaż tutaj trochę jeszcze na koniec. Kto mi teraz załaduje się? Dwóch. Nie, to muszę. Nie ma co czekać, może. Aha, no i zobaczcie, a jemu zostaje, kurde, poniżej 67, bo to 67 to już po doładowaniu, czyli jemu tam zostało. O. Przecież to są jajca jakieś. Mam taką radę. Jak nie jesteście w humorze, to po prostu nie grajcie. Ja dzisiaj nie jestem kompletnie w nastroju i ta gra od razu to chyba czuje, wiecie? Bo robi mi pod górę. I to robi mi zdecydowanie pod górę. Szukam jakiegoś fioleta z boku, bo chciałbym zaatakować kolorem żółtym. Ale tu fioletowy jest tylko jeden, ten. Ale on jest słaby. Jest jeszcze ten. Jest lepszy i zaatakuję jego, bo jest lepszy. Chociaż z drugiej strony oni tak nam się do rana odrodzą. Za ile on jest punktów? 35 plus 18. A ten? 32 plus 16. Dobra, olać to. Jak nie idzie, to nie idzie. I nie pójdzie. Gotowe, dane. Sabina, zdecydowanie Sabina. Tym razem jednak. O! No zdecydowanie Sabina, za ile będziemy mógł? Za 34 minuty będę mógł zaatakować. Dlaczego? Dlaczego mi to robisz, gro? No dobra, wrócimy za 34 minuty. Wszystko dzisiaj pod górę, mówię wam. Energia się odnowiła, wróćmy zatem na wojnę. Delikwenta nam tutaj zostawili nasi. Pewnie dlatego, że nie jest najsłabszy i ma mocno szybkich atakujących bohaterów. Ten jest średni, tutaj szybki, 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 więc to dosyć ciężki przeciwnik. Ale spróbujmy. Jakim ja miałem kolorem w niego, już przypomnijcie mi, żółtym, prawda? Więc pójdźmy kolorem żółtym. I się nawet nie zastanawiajmy. I tu mieliśmy dać kogo? Sabinkę? Tu mieliśmy tak, tu mieliśmy dać Sabinkę. Pani Sabino, pani Sabino. Gdzie jesteś? Tu jesteś, księżniczko. Walczmy. Och, widzę, że mnie próbowano drugi raz i mnie jeszcze nie pokonano, więc mnie minimum na 3 razy będą brali. Tak lubię. Mniej lubię... A właściwie nawet bym powiedział, że wcale nie lubię, kiedy mnie nie daje koloru, który oczekuję, że dostanę.
A tu takiego nie dostałem. Tu wprawdzie żółty spadł, coś żółtego jest. Och, 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 jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze, bo wykończyło środek i naładowało mi wszystkich moich misiów, pysiów. Zrobimy tak, tutaj spowolnimy ładowanie many, a postaramy się wykończyć tego delikwenta. Nie udało się póki co, ale zobaczymy, co my tu jeszcze możemy zrobić. Na razie przeatakujmy tak, zobaczmy, czy tam się ustawi jakiś żółty. Nie, tu się nie ma co zastanawiać, nie możemy dać jej odpalić zdecydowanie. Okej. Okay. Tu, ponieważ mana jest dosyć mocno zablokowana, to pociągniemy w taki sposób. I ona jest jeszcze zablokowana w tej chwili na 100%, więc pociągniemy w taki sposób. Dobrze. Spróbujemy wykończyć króla Artura. Zobaczymy, czy to się uda jednym. Ile mu zostanie energii? Dużo, bo ma tarczę. Drugim. I to jeszcze może nie być efekt, który właśnie chcieliśmy osiągnąć. Więc zablokujemy tam żółty, ale damy tutaj sobie. Ok. Odpalmy sobie czerwony. Miejmy nadzieję, że spadnie żółty. Spadł żółty. Dobrze. Potrzebujemy tarczę? Nie, nie potrzebujemy. Nie powinni nam nikogo ściągnąć, chyba że fioleta, ale to nam nie zrobi różnicy. Dobra. Niszczy mi wywikę, gdyż jak wiemy, Mariana stosuje uniki, więc jest groźna. Bo jakbyśmy dwa razy spudłowali, to by była lipa. Już jeden dzisiaj unik mieliśmy okazję oglądać i więcej nie chcemy. Dziękuję, postoję. Dobra, Marianka, kogo walniesz? O, walnęłaś Vivikę, ale mocno, za 1040, no tak, bo nie mają to wzmocnienie. Za 1041 nie spodziewałem się aż tak mocnego ciosu, ale myślę, że ty się nie spodziewasz tak mocnych ciosów moich. Raz i elegancko weszło. Super. Chociaż tyle. Jeszcze zobaczymy, jak oni mnie tutaj zaatakowali. No tak, za 15 punktów, a wcześniej mnie zaatakowali za punktów 9. To jak nie będą na 3 razy brali za każdym razem, to będzie elegancko. Tutaj widzę kolejny atak. No ten już powinien się powieść, bo zostało mi tylko dwóch przeciwników. Dwóch bohaterów, nie przeciwników. A dwóch bohaterów rozwalić jest łatwo, nawet czterogwiazdkowymi postaciami. Sprawdźmy, co my tutaj jeszcze mamy za kolory. Drużyna atakująca, chyba tylko fioletowa mi została, prawda? Tak. Została mi fioletowa, więc trzeba by znaleźć jakiegoś żółtego na boku. Tu jest żółty, ale jest rozpoczęty, jego nie chcemy. Tu jest żółty całkiem fajny, 4 prawie i pół tysiąca. Mógłby być na pierwszy ogień, jeszcze patrzę, czy gdzieś jest żółty. Nie widzę. No dobra, to za wielkiego wyboru nie mamy. Atakujemy sobie tego fiolecikiem. I zrobimy to w takowy oto sposób i standardowo Melendorek. No właśnie, czy my chcemy Melendora? A może ja bym zmienił? I wiecie, jakbym to zmienił? Zmieniłbym to w taki sposób. Tutaj sobie damy nie Melendora, ale Kaszreka, który jest przynajmniej o 50% mocniejszy od Melendora. Tutaj damy sobie naszego fioletowego, żeby on, jak będzie leczył, to niech nam uleczy też lekarza, bo ten lekarz uleczy całą resztę. A tutaj damy w taki sposób. Tak bym to rozmieścił. No dobra. Bo nawet jak mi na końcu zostanie Kunchen i Alfrike, to i tak pozamiatam, więc rewelacja. Okej, okay, to są moje kluczowe postacie, bym rzekł. O, rozwalili mnie do końca. Chyba. No dobra, fiolet jakiś spadnie? Jest, dobrze. Ale to nie jest też dobra wiadomość, bo więcej nie ma fioletu i nawet jakbyśmy teraz poszli, to nic nie zyskamy. Więc musimy tej małpie się dać odpalić. No, dajcie więcej. O, i tu jest więcej fioletu, super. I tu jest więcej fioletu. O, Alfrika, niedobrze. Nie ma na co czekać, trzeba odpalać diamencik. No, Alfriczka nam jeszcze nie odpaliła. Wstyd. Wstyd i hańba. Ale robimy tak. Teraz musimy zaatakować w taki sposób i miejmy nadzieję, że ona padnie. Padła. I tu zaatakujemy fioletem w taki sposób. Dobrze. Czekamy na kolejny fiolet, ale możemy się nie doczekać. Na szczęście... Właśnie. Na szczęście mamy Kaszreka, którego sobie sprytnie całkiem wzięliśmy i tą Alfrikę trochę uleczymy. Zejdziemy tutaj z kolorem, bo to nam i tak nic nie zmienia.
Dajcie fiolet. Dobra. Na nieszczęście włączy się leczący, ale on nam też za dużo nie zmienia. I zobaczcie, to jest to, co wiele razy mówiłem. Urok Obakana. Jest 5. Będą strzelali w Obakana z kontrą. Nie wiem czemu tak, ale niespecjalnie mnie to martwi. Wszystko schodzi, ale nie fiolet. Chociaż jego się pojawia coraz więcej na tablicy i to mnie cieszy. No dobra, to zrobimy teraz tak. Tu ściągniemy sobie fiolecik. Dobrze. Ty walniesz kogoś. Tak się spodziewałem, że walniesz ją niestety. To nam niewiele zmienia. Uderzymy Alfrikę. Pięknie. Uderzymy w taki sposób tutaj fioletowego. I miejmy nadzieję, że to nie wykończy lekarza, bo on się podlecza cały czas. Ale to już jest pozamiatane. Raz, mówię, i dwa leczący. Tu podciągamy fiolet. Tu podciągamy fiolet i zieleń. Alfilka już ma ponad 2000 życia, rewelacja. A dla zabawy sobie ją jeszcze podleczę, zobaczymy ile wyjdzie. Ile wyszło teraz? No, pokaż. Jak oni by mnie teraz mieli zabić, jak zobaczcie, Alfilka ma 2500, 2650 ma Kunchen. No masakra, i 2500 ma Kaszrek. Jestem niezniszczalny. A zniszczę go właśnie, mam nadzieję, że tym. Zrobił jeden unik, ale i cztery i tak weszły. Bardzo dobry. Bardzo dobry układ i teraz tak będę atakował właśnie. Nie z Melendorem. Szkoda, że na to wcześniej nie wpadłem. Tylko z Kaszrekiem. Okej, został nam ostatni, szósty skład. Punkty takie sobie. Przez ten cholerny unik na początku wracam do tego. Będzie to taka drzazga w sercu dla mnie dzisiaj. Mój zapasowy skład żółty, czyli poszedłbym w jakiś kolor fioletowy, ale już ustaliliśmy wcześniej, że fioletu żadnego po boku nie ma, nie? Więc trzeba by iść w coś innego. Ale w co ja innego mogę iść? To jest mój rezerwowy, to może bym tego dobił? Mógłbym 4-5-4-2 taką dobitkę sobie tym swoim słabszym składem zrobić. Co o tym myślicie? A tak, spróbujmy. Bo tu będę musiał iść tak, będę musiał iść tym i tym i tym i tu wolnym. No właśnie. I teraz, aha, Sabinek już nie mam, czyli mogę tylko Rigarda wziąć. Wziąć. Cały czas świapię, że mówię wziąć, a tu uwaga, lekcja języka polskiego, mówi się wziąć. Dlaczego? Bo mówimy brać, a nie braść. Możecie zapamiętać, więc wziąć. To jak ktoś mnie z młodocianych słucha, a nie wie i ma problemy, to pamiętajcie, wziąć, nie wziąć, bo brać, a nie braść. Proste. Doktor Miodek. Kocham was, chłopaki i dziewczyny. Dobra, wzięło mi się na jakieś tutaj dziwne dziewiąteczka. Jakieś dziwne wyzwania, a tu trzeba ociec prać. Jak ktoś pamięta taką reklamę sprzed wielu, wielu lat. Ociec prać, prać. No to pierzemy, zobaczmy co wypierzemy. Guzik z pętelką sobie wypierzemy. Ale żółty, tu coś podjechało, a tam nam uciekło. Dobra. To teraz zrobimy tak. Pierwszy zrobimy tak, licząc, że tu coś podejdzie, nie podeszło. Drugi zrobimy tak, licząc, że tu coś podejdzie i wykończymy. I tu podeszło i jest chwilowo dobra sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze walniemy sobie tutaj osłabionko i walniemy sobie tutaj tak i walniemy sobie tutaj tak i tu się uleczymy. Dlaczego się uleczymy? Dlatego, że zejdziemy zielonym po to, żeby za chwilę zejść fioletowym, ale to za chwilę. A właściwie już teraz, bo uderzymy też, żółty mi się ułoży właśnie do Sartany. Na to liczyłem. Wprawdzie liczyłem, że Sartana już pójdzie w odstawkę, ale spudłowała pięknie. Ten nie spudłuje, ale mnie to nie przeraża. Zrobimy to w taki sposób. Tu osłabimy żółtym, dlatego że tu mogę uderzyć żółtym. Ja wiem, że nie zawsze nadążacie za tym, co ja myślę, no ale to już bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Zawsze można zwolnić filmik na YouTubie, przypominam. I odpalamy tym. Pamiętacie ostatnią wojnę, jak poszedł ostatni skład rewelacyjnie? Tu oczywiście odrodzenie, ale pal go w ucho. Pamiętacie? Wziąłem ten żółty zapasowy skład i po prostu klocki dopasowały. No to mamy dokładnie tę samą sytuację.
Tak samo mi tutaj żółte klocki weszły elegancko. A jak wejdą żółte klocki, to ten mój skład robi robotę. No dobra, pomimo pierwszej walki, która była beznadziejna, pomimo beznadziejnego turnieju, zobaczmy jak skończyliśmy. O, 251 punktów. Póki co jestem na pierwszym miejscu. No ale mogłem zrobić 300 i bardzo mi z tego powodu przykro, że nie zrobiłem. Ale mam nadzieję, że mój sojusz się nie pogniewa za wynik rzędu 250 punktów, bo zawsze mówię, jakby każdy robił 250, mielibyśmy 7,5 tysiąca. Teraz tylko czekać, co zrobi mój sojusz. W końcu mnie wykończyli, no ale na 3 razy jeszcze tylko sprawdzimy. Tak, tu za 28, tu za 15 i tu za 9. Jak macie obronę, która pada na 2 razy, a nawet na 3, to jest to świetna obrona. Ja osobiście przekonałem się o tym, że lepiej działają obrony nawet bez lekarza, bo kiedyś uważałem, że musi być musowo lekarz, ale teraz widzę, że nie. Bo lekarz wyleczy, a i tak was wykończą, a jak wy wykończycie, to on już wam krzywdy nie zrobi. Widzę, że tutaj przeciwnik się szykuje na drugi reset, ale jak mu idzie? 26, 28, 41, 2, 28, czyli nie ma pełnych ataków. To jest dobre, tu miał dwa pełne, tutaj troszkę też. Nie najlepiej, nie najgorzej, to co często u mnie słyszycie. Za 12 godzin koniec tej wojny. Ja jak rzadko kiedy, widzicie, zaatakowałem wcześniej, właściwie nie wiem dlaczego, ale bo zawsze czekam na koniec, ale jakoś tak dzisiaj wyszło, że potrzebowałem zaatakować wcześniej i tak też właśnie zrobiłem. Serdecznie wam dziękuję za to, że byliście ze mną. No cóż, przepraszam za moje złości w trakcie gry, ale jak się zaczyna w tak fatalny sposób wojnę, to nie sposób utrzymać nerwy na wodzy. A ta gra właśnie dlatego jest taka fajna, bo wzbudza emocje. Po prostu coś jak jest bez emocji, to się do tego nie wraca. Jak coś jest z emocjami, to można się w to bawić długo. Wojna dobiegła końca, więc trzeba by wejść i zobaczyć, co tam się wydarzyło na tej wojnie. Jaki wynik? A wynik przyzwoity. 6208 punktów dla nas, 5750 i 3 punkty dla nich. Czyli przewaga dosyć znaczna i spokojna. Jak ataki? Oni zeszli do zera z atakami, my zeszliśmy do zera z atakami, czyli norma. Zobaczmy na polu bitwy. Gdzieś tam przy końcu jeszcze nas zresetowali, ale nie pociągnęli do końca. Jak to wyglądało tutaj? Ostatnie ataki. Tutaj całkiem przyzwoita u nas seria, same dwucyfrowe wyniki i myślę, że to zaważyło, bo dużo pełnych widzę ataków. 50, 51, 48, 51, 51, 50, 50. Wow, czyli fajnie. U nich ta końcówka też nie najgorsza, chociaż to jakieś 0 im wpadło, nam widzę 8 punktów. No słuchajcie, no 6200 punktów na tym poziomie gry to już jest uważam całkiem dobrze. Ja tu pewnie w najlepszych nie będę. U nich jeden na pierwszym miejscu, a potem szóstka naszych. Znowu jeden ich, jeden nasz, jeden ich, dwóch naszych. Ja na miejscu 12 ogólnie. 251 punktów, tak jak wcześniej pokazywałem wam, czyli wynik całkiem przyzwoity. Z wojny jestem bardzo zadowolony. Lepiej się nie dało, a przynajmniej tak załóżmy. Na spokojnie, bez większego problemu, Rosjanie jacyś. Wojna przeszła. Super. Tyle ode mnie. Kolejna wojna do przodu. Mam nadzieję, że następna będzie równie łatwa i przyjemna. Oby jak najdłużej taka seria trwała. Jeszcze raz dziękuję. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, miłego ranka, pysznej kawy do oglądania, cokolwiek. I tyle. Pozdrawiam. Doktor Agon mówi cześć. Hej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na ciebie.